Kochani, witam Was w kolejnym vlogu u Kaloszków na Fiordzie i dziś zaczynamy od przygotowania obiadu. Dziś na obiad grill. Mamy przepiękną pogodę i w związku z tym, że ukończyłam już malować swój taras, postanowiłam uczcić to i zrobić grilla. Mimo tego, że Julki i Adriana nie ma, to robię grilla dla kolegów, którzy mogli mi bardzo. Pomogli mi w malowaniu, w obsłudze urządzeń elektrycznych i w ścieraniu tego starego lakieru. Teraz wygląda obłędnie. Dzisiaj jest plan, żeby go właśnie dokończyć do końca już, że tak powiem. Czyli będę ustawiać meble, będę myć meble. Jeżeli wysechł, sprawdzę i będę dzisiaj właśnie ustawiać meble, robić grilla i cieszyć się słońcem. Mam też kilka prac do wykonania, ale to potem. Obecnie przygotowuję sobie całe jedzonko na grilla, żeby później tylko wynieść i poszło sprawnie. I mam tutaj brykuły, je ugotuję, trochę tak al dente, podprażę słonecznik, ugotuję też dwa duże ziemniaki, pokroję w ćwiartki razem z brokułami i pomidorami. Do tego zrobię sos czosnkowy, poleję wszystko i posypię słonecznikiem, może dodam trochę szczypioru, żeby było jakieś ziółko. Tutaj mam dorsza, filet z dorsza złapany przez chyba mojego sąsiada albo mojego starego, pokropię go troszeczkę cytryną. I dodam tutaj oliwy z oliwek, ale z nutą cytrynową, do ryby cytrynka jak najbardziej, niedużo, on wypuści na pewno soki i do tego będzie jeszcze koperek, także wszystko zawinę w folię i do pieczenia na grillu, trochę tak zdrowo, nie do końca po męsku, ale mamy też męską nutę. Mianowicie karkówka. Karkówka jest w przyprawie tureckiej, którą przywiozłam w Turcji. Trochę kurczaka też z przyprawą normalną, bo ta turecka jest dość ostra. No i tutaj jeszcze mam po kawałku kurczaka i kawałku karkówki do szaszłyków. Szaszłyki będą z cebulą, pieczarkami i papryką. Do tego zrobię sok z kwiatów białego bzu, z owocami do picia. No i pójdę zerwać porzeczkę czerwoną u sąsiadki i pijemy i tą porzeczkę podam na deser razem z kawą i spijaną wanilię sos, taki typowo norweski waniliowy sos do owoców, jest przepyszny, polecam, ja akurat używam takich małych kartoników, żeby można było fajnie zużyć, w okresie letnim fajnie mieć, jest bardzo szybki i przepysznie smakuje z każdym owocem praktycznie. No me sazo nada más que solo palabras y si no las cumples se van a desvanecer. Algún día volverás tú al lado mío y yo de testigo. Vamos un, dos, tres, sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez y ven. Yo sé que tú quieres. Vamos un, dos, tres, sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez y ven. Yo sé que tú quieres. Sé que tú quieres conmigo, amor, y todos esos placeres que brinda la vida, que nos hace tan feliz. Sé que tú quieres conmigo, amor, y todos esos placeres, como acariciarte, conocerte de raíz. Recupera la fe cuando yo a ti te vi, mami. Bailabas como un ángel, me acuerdo de ese party. No lo hacías despacito, no eras como Daddy, eras como Bad Bunny, tu flow bastante cari, alright. Hermoso y con timidez me gusta, y con esa sencillez que asusta. Sabes bien cómo es que es, combi completa, de cabeza a los pies. Sin effects, mami, yo te entono. Te subo el pitch y te derrito el cono. En mis historias siempre te menciono. Pa' esa reina necesito un trono. Sin effects, mami, yo te entono. Con esos besos, chica, me emociono. Con tu peso y tu nivel, yeah. Sé que tú quieres conmigo, amor.
los placeres que brinda la vida que nos hace tan feliz. Sé que tú quieres conmigo. Teraz zrobiony. Można teraz korzystać z lata. Oczywiście nawet trzeba skorzystać z lata. I zobaczcie, kto tam u mnie pompuje. Daje, Kasia, daje, pompuje. Staram się. Myślisz, że co, będę się topić? Nie, topić nie, bo tu jest płytko, tylko... Mam nadzieję, że nie, Natalia, że będzie dobrze. Kurczę, ale masz małą deskę w porównaniu do mojej. Gdzie to się w ogóle montuje? Nie wiem, ja mam tu z tyłu zamontowane. Dobra, no to idziemy. Tosiula, pływasz ze mną? Pływasz z Pancią? Tak? Tośka, będziesz marynarzem, psem marynarzem. Nie wolno bez Panci wchodzić na deskę, bo pies nie ma kapoku. Thank you.
21:48 dzisiaj mamy zachód słońca, na który się właściwie teraz wybieramy. Jest ze mną Katarzyna, mistrzyni na paddle bread. Tak, kochani, muszę was poinformować, że stała się rzecz okropna dzisiaj. Otóż moje Osmo zostało zalane, czyli kamerka, którą bardzo często posługuję się na rowerze, w górach, czy właśnie na paddle bread, dostała dzisiaj wody. Nie wiem, czy będzie działała, bo dostała wody słonej. Wydaje mi się, że była po prostu nieszczelna, dostała parę kropel dosłownie, niedużo. Jednak jest to słona woda, więc zobaczymy, czy będzie reanimacja. Jest to już moja druga kamerka. Nie mam słów. No już się śmieję, no bo co mam robić? Płakać? Idziemy na zachód słońca, odpalimy sobie ognisko, żeby zakończyć z pompą ten dzień, ale jest normalnie dzisiaj tak piękny dzień. Mega zero wiatru, 24 stopnie. Ciepło. Teraz zrobiony. Woda deska. Miodzio. Woda miodzio. Tak, właśnie kąpałyśmy się dzisiaj, co się rzadko zdarza w Norwegii. No i co? I deska opanowana, bo już wstajemy, nawet potrafimy się podnieść z głębokiej wody i wejść na deskę. Trening czyni mistrza. Normalnie Wajana to przy nas pikuś. Tak, mamy dzisiaj dobre humorki, także idziemy na zachód słońca i do zobaczenia już może jutro. Mocno spadła. Ciekawe, kiedy spadła. Ja lubię czorne. Ale ja lubię takie aż. No to dobra, to ja ci mogę obskrobać tą spalenizdę. Moja więcej czorna. Mniej czarna.